Witam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. Tym razem ze statystyki matematycznej chciałam Wam pokazać, jak poprawnie należy przeprowadzić test statystyczny dla średniej, ale w przypadku, gdy mamy małą próbę. Zacznijmy od przeczytania na głos treści zadania, żeby łatwiej, powiedzmy, wyłapać najważniejsze elementy. W pewnym miejscu arterii komunikacyjnej sugerowano wybudowanie restauracji z motelem. Rachunek kosztów wykazał, że projektowany obiekt będzie rentowny, jeśli średnio w ciągu dnia będzie przejeżdżać obok niego więcej niż 700 samochodów. Podjęto badania w tym zakresie i wybranych 20 losowo dniach średnia wynosiła 790 samochodów, a odchylenie standardowe S 50 samochodów. Na poziomie istotności 0,05 zweryfikować odpowiednią hipotezę. Musimy na pewno zauważyć, że zakłada się, to jest pewna hipoteza, że codziennie przejeżdża więcej niż 700 samochodów. To jest pewne przypuszczenie, które może być prawdziwe, ale nie musi. Na podstawie próby 20 dni otrzymano średnią i odchylenie standardowe równe 50. Te dwa wyniki posłużą nam, czy trzy łącznie z wielkością próby, posłużą nam do sprawdzenia, czy można to samo powiedzieć o populacji generalnej, czy ona ma średnią równą 700, czy też nie. Jeżeli zaczniemy od wypisania elementów z treści zadania, ile wynosiła średnia z próby, ile, że nieznana jest średnia w populacji generalnej, że odchylenie standardowe wynosi 50, próba jest 20, poziom, do którego porównujemy, to 700, a odchylenie standardowe z populacji generalnej jest nieznane, to w tym momencie musimy zauważyć, że będziemy bazować nie na rozkładzie normalnym, ale na rozkładzie testu studenta, ponieważ nie jest znane odchylenie standardowe w populacji generalnej, a później idąc, w związku z tym patrząc na wielkość próby, możemy zakwalifikować naszą próbę jako próbę małą. I teraz patrząc w związku z tym na rozkład testu studenta, potrzebujemy w tym momencie wartość krytyczną z tego rozkładu i musimy pamiętać, jak ją szukać. Rozkład testu studenta zależy od dwóch parametrów, alfa i s. Poziom istotności alfa w tym momencie musi zostać podwojony, bo musimy w teście dla średniej zweryfikować tylko to, czy średnia jest większa niż 700. Teoretycznie średnia mogłaby być też mniejsza od 700, czyli ten test teoretycznie na początku jest wyjściowo i lewo, i prawostronny, czyli obustronny. Gdy tylko chcemy sprawdzić hipotezę jednostronną, to my musimy podwoić ten poziom istotności i on będzie wynosić docelowo 0,1. A stopień swobody jako ten drugi parametr, od którego zależy wartość krytyczna w rozkładzie testu studenta, wynosi n-1. A więc od 20 odejmujemy 1 i mamy 19 stopni swobody. Liczebność próby wynosi nie 19, a wiadomo 20, tutaj to jest tylko literówka. I nasza wartość krytyczna z tego rozkładu testu studenta wynosi docelowo 1,729. Żeby teraz, tak jak mówiłam, wybrać odpowiednią statystykę testu, musimy na początek sprawdzić, czy znane jest odchylenie standardowe, a potem patrzeć na wielkość próby. U nas nie ma nawet w ogóle informacji, że rozkład może być normalny ze znanym odchyleniem, więc ten przypadek znanego odchylenia w rozkładzie normalnym całkowicie odrzucamy już na wejściu. Hipotezy tego testu wyglądają następująco. Raz, w hipotezie zerowej zakładamy, że ta średnia w populacji generalnej równa się tej zakładanej 700, czyli że codziennie przejeżdża 700 samochodów, a w hipotezie alternatywnej jednak zakładamy, że średnia przekracza 700, zgodnie z naszym przypuszczeniem, które było w treści zadania. Jeżeli w treści zadania nie byłoby napisane, że mamy zweryfikować, czy przejeżdża więcej, czy mniej, to po prostu tutaj zostawilibyśmy znak przekreślenia 700, czyli w tym momencie jeszcze dodatkowo, pamiętajmy, nie byłby podwojony poziom istotności alfa. A w związku z tym, że w hipotezie alternatywnej jednak zastosowaliśmy
hipotezę, czy ten zapis ze znakiem większe lub mniejsze, musieliśmy znaleźć to podwojono. I teraz nasza statystyka testu studenta pozwala nam zweryfikować w tym teście hipotezę, która tutaj jest zapisana jako zerowa. I jeżeli podstawimy dane dotyczące próby, a więc wielkość próby tutaj w nawiasie, odchylenie standardowe średnio, ale również przypuszczenie, do którego się mamy odnieść, wychodzi nam wysoka wartość statystyki testu studenta. Wysoka wartość statystyki testu studenta to jest gdzieś na poziomie mniejszym niż minus 2 lub większym powyżej 2, więc ten wynik 7,846 możemy uznać za wystarczająco wysoki, aby prawdopodobnie odrzucić hipotezę zerową. I jak tutaj wiemy, nasza wartość krytyczna z tego właśnie samego rozkładu, czyli rozkładu testu studenta, z którego pochodzi nasza statystyka, wynosi 1,729. I w związku z tym, że nasza statystyka przekroczyła krytyczną, a tak powiedzmy podejmujemy decyzję o odrzuceniu hipotezy zerowej w przypadku alternatywnej hipotezy prawostronnej, to możemy stwierdzić, że istnieją te podstawy do odrzucenia i wówczas formułujemy ładną odpowiedź, że przy poziomie istotności 0,05 odrzucamy hipotezę zerową, mówiącą o tym, że średnio codziennie przejeżdża 700 samochodów. A więc odrzuciliśmy hipotezę o tym, że średnia równa się 700, na rzecz tego, że jednak ta średnia jest wyższa niż 700. A więc ładnie piszemy wyraźnie, codziennie przejeżdża więcej niż 700 samochodów. A więc jeżeli ktoś miałby pytanie, czy ten projektowany obiekt będzie rentowny, to ja powiem tak. Bo średnio w ciągu dnia będzie przejeżdżać więcej niż 700 samochodów, więc na pytanie, czy będzie rentowny, odpowiedziałabym tak. Kończę omawianie tego zadania. Dotyczyło weryfikacji hipotezy dotyczącej średniej w populacji generalnej na podstawie próby, w przypadku, gdy ta próba była mała i oczywiście, gdy, jak tutaj widzieliśmy, hipoteza alternatywna była jednostronna. Was zapraszam naturalnie do subskrypcji, komentowania, lajkowania, udostępniania filmów. Przeglądajcie wszystkie playlisty, które przygotowałam, czy to ze statystyki matematycznej, czy z opisowej. Wszystko jest dla Was. Korzystajcie. Jeżeli potrzebujecie się ze mną skontaktować, możecie wejść na zadania-projekty.pl. Możecie też pisać bezpośrednio maila z załącznikami na zadania-projekty@wp.pl. Gdy będę miała tylko czas, jak najbardziej do Was odpiszę. Pozdrawiam.